Cześć! W związku z tym, że w lipcu rozpoczął się sezon wyprzedażowy, no to nie mogłam zarówno sobie, jak i Tobie odmówić tej przyjemności, żeby udać się do fajnych sklepów z dodatkami do domu, no i sprawdzić, co mają one ciekawego w swoim asortymencie w promocyjnych cenach. Dlatego zapraszam Cię na zakupy ze mną. Pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, jest ten świecznik w nowoczesnym kształcie, który ma bardzo delikatną i też subtelną barwę. Stacjonarnie kosztuje on 30 zł, natomiast na stronie internetowej możesz go znaleźć za 24 zł. Moja druga propozycja to biały wazon w nierówne, delikatne, czarne linie, które wyglądają jakby były malowane cienkim pędzlem, w cenie 25 zł. Bardzo ciekawą opcją jest również ten pleciony lampion w cenie 50 zł, który jest dosyć duży, bo jego wymiary to 26 na 36 cm. I kolejna propozycja lampionu, tyle tylko, że w nieco mniejszym rozmiarze oraz nieco innym kształcie, w cenie 40 zł. Ja osobiście bardzo lubię dodatki w czarnym kolorze, bo uważam, że są one bardzo uniwersalne. Więc tutaj moja propozycja kolejnego wazonu z subtelnymi żłobieniami na powierzchni w cenie 20 zł. Na regale promocyjnym znalazłam kolejną bardzo ciekawą propozycję wazonów, również w cenie 20 zł w waniliowym kolorze o ciekawym kształcie, który idealnie wpisuje się w obecne trendy. Ostatnio na moim Instagramie pokazywałam Wam kubki, które udało mi się kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. I tutaj chciałam Wam pokazać miseczki, które są w identycznej stylistyce. Z przeźroczystego zdobionego szkła w cenie 10 zł za sztukę. Rzucił mi się także w oczy zestaw bambusowych pojemników, które kosztuje 40 zł. Tego typu pojemniki z łatwością można używać na przykład w spiżarni do przechowywania różnych rzeczy, ale także w łazience czy na przykład w garderobie. One same w sobie będą ładną ozdobą. Uwielbiam oglądać naczynia do serwowania, no i znalazłam bardzo ładną brązową miseczkę w cenie 17 zł za sztukę z delikatnymi piaskowymi drobinkami. W skład tego zestawu wchodzi również mały talerzyk w cenie 13 zł. Kubek w cenie 10 zł. Oraz duży talerz za 20 zł. Całość zestawu wygląda naprawdę bardzo fajnie, nowocześnie oraz trendy. Na regale wyprzedażowym zauważyłam także bardzo ładny chlebak w jasno-szarym kolorze w połączeniu z drewnem w cenie 70 zł. Chlebaki te są dostępne w różnych kolorach i każdy z tych kolorów jest inaczej przeceniony. Dla miłośnika drewna bądź też drewnianych dodatków w domu propozycja dużego młynka o wysokości 35 cm w cenie 50 zł. W każdej kuchni z pewnością przyda się wygodne miejsce do przechowywania przypraw. Tutaj propozycja stojaka ze słoiczkami, który kosztuje 60 zł. Udało mi się znaleźć również świetny bambusowy organizer na noże w cenie 30 zł. Organizer ten posiada 3 poziomy dla różnych długości ostrzy i pomieści też sporą ilość noży. Oczywiście dodatkowo będzie też pięknie wyglądał wewnątrz kuchennej szuflady. Wpadł mi w oko także biało-czarny kubek ze złotym uchwytem w cenie 20 zł. Pamiętaj, że większość takich kubków nie powinno się zmywać w zmywarce ze względu na złote elementy, które mogą się od tego niszczyć i też ścierać.
W swoim filmie o polecanych rzeczach z Zary Home pokazywałam Wam złote młotkowane sztućce. W Homely znalazłam niezwykle podobny komplet składający się z 24 elementów, który obecnie na stronie kosztuje 159 zł. Teraz w Homely możecie znaleźć naprawdę dużo zestawów w promocyjnych cenach, które są w różnych kolorach. Tutaj przykład kolejnego złotego kompletu w cenie 60 zł. Jest to zestaw czteroosobowy składający się z 16 elementów. Latem przy okazji różnego rodzaju imprez ogrodowych warto zaopatrzyć się również w taki duży szklany słój z kranikiem w cenie 30 zł, na przykład do lemoniady czy też ponczu. Jest to bardzo wygodne i fajne rozwiązanie. Zwróciłam także uwagę na solniczkę i pieprzniczkę, które wykonane są z marmuru oraz drewna. Obecnie na stronie możesz je znaleźć za 40 zł. Uwielbiam te małe dziecięce kubeczki, które są w przeróżnych kolorach oraz wzorach. Obecnie są one w promocji za 10 zł. Na wystawie moją uwagę przykuł również komplet pościeli z mikrofibry, przeceniony na 80 zł. Bardzo ciekawą opcją jest również ta oto materiałowa huśtawka, która kosztuje 100 zł. Pięknym kuchennym dodatkiem będzie ta oto marmurowa deska w połączeniu z drewnem. Obecnie na stronie możesz ją znaleźć za 64 zł. Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych, białym oraz grafitowym. Obie wyglądają naprawdę świetnie. Już przy samym wyjściu zauważyłam kosze ze sztucznymi roślinami. No i o ile sztuczne rośliny nie cieszą się dużą popularnością, o tyle naprawdę można znaleźć je w bardzo fajnej jakości. Ta pojedyncza gałązka kosztuje 7 zł, ta natomiast jest w cenie 9 zł. Takie dodatki świetnie sprawdzą się zwłaszcza w miejscach, które są ciemne lub też w których dostęp do światła jest ograniczony. To już cały przegląd rzeczy, które udało mi się znaleźć w atrakcyjnych cenach. Daj znać, która z nich podobała Ci się najbardziej. My widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cudownego i ciepłego weekendu Ci życzę. No i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!